Siema, witajcie, jestem Tariel i witam was w Docie 2. Dziś będziemy otwierać kolejne skrzynki z Immortalami, czyli z przedmiotami wykopanymi z tegorocznego kompendium 2015. Oprócz tego przyjrzymy się też nowemu kurierowi, który właśnie został dodany, czyli to jest Piskle Wiwerny. Prezentuje się on tak, w formie chodzącej, a tak mniej więcej wygląda w formie latającej. Na pewno będziecie go widzieć w moich przyszłych filmikach związanych właśnie z Dotą, poradnikach i tego typu innych sprawach. Ale teraz przejdźmy do głównego gościa tego odcinka, czyli do wiekopomnej skrzynki 2015. Przygotowamy kilka. Pierwszy z nich jest właśnie broń dla antymaga. Wygląda ona rewelacyjnie i muszę przyznać, że w tym przypadku twórcy zrobili coś innego. Co zresztą zobaczycie, że każda postać dostała coś wyjątkowego właśnie dla siebie. Tutaj mamy naramienniki dla Voida. Te naramienniki poprawiają wygląd skoku. Wygląda on o wiele lepiej. Tutaj mamy Distractora ze swoją siatką, która wygląda właśnie takie wystające kolce, stąd ma. To jest ciekawostka pierwsza, Sven ma tarczę już nie na plecach, tylko już z przodu i gdy uruchomi swój buff, to atakuje właśnie za pomocą tarczy, nie miecza. Taka ciekawostka. Kolejna to jest właśnie Leszrak i jego ki. On ulepsza właśnie jego atak pierwszy, czyli stun, który po prostu takie bardzo prawdziwe kolce wyskakują z ziemi. I tak samo to atakuje za pomocą laski, nie dłońmi. Także to jest bardzo fajny przedmiot dla tej postaci. I maska dla hełm, właściwie dla Tinkera, który zmienia wygląd jego robocików. Zresztą jeśli dostanę tą opcję, to wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. A z bardzo rzadkich mamy tutaj naramienniki dla Shadowhanda, które wyglądają jak desolatory. I wyglądają bardzo rewelacyjnie. Już nawet sama postać wygląda super, ale jeszcze z tym jeszcze lepiej. No i złoty przedmiot, bardzo rzadki, to jest dla antymaga, który jak widzimy ma taką złotą smugę, nawet jak go obkręcam. I wygląda to dość niesamowicie. Na pewno połączenie z jego umiejętnościami dwiema, Ultimate i Mana Breakiem, to wygląda rewelacyjnie. Dobra. Koniec tylko gadania, czas otwieranie. Mam nadzieję, że będzie jedna z nich, ponieważ bardzo polubiłem Shadowhanda, ale coś czuję, że dostałem właśnie Voida. Okej, Voida nie za bardzo lubię. Jest to jeden z kary, których trzeba długo farmić. Dobra, i zobaczymy Disruptor. No, Disruptor jest to support. No jak wiecie, z supportami dość często gram. Tak nie wiem, jak wygląda to na swojej postaci z innymi setami. I zaraz zobaczymy, jak to wygląda w akcji. Path foreseen.